Witam serdecznie. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy zajęli się nakryciem stołu. Stołu wielkanocnego w takich jasnych, pastelowych kolorach, dlatego że wszyscy jesteśmy spragnieni światła, jasnych barw i chciałoby nam się po prostu rozjaśniać nasze wnętrza. Dzisiaj rzeczywiście te kolory, które będą na tym stole dominowały, to będzie żółć, będzie jasna, ta soczysta, wiosenna zieleń i biel. Chciałabym Wam pokazać właśnie, jak wykorzystałam te podkładki żółte, które kupiłam i Wam pokazywałam, więc one mają fajną taką jasną żółć, więc je wykorzystałam. No i nakryte tutaj są w tej chwili talerze. Na co chciałabym Wam zwrócić uwagę, jak będziecie nakrywali i kładli talerz na talerz. Warto jest położyć duży talerz, na to położyć małą serwetkę złożoną. To jest typowa serwetka, która jest złożona, ta jest z materiału, bo ja na święta preferuję jednak te serwetki z materiału. Kładziemy i dopiero połóżmy ten talerz, dlatego że bez tej serwetki, zobaczcie, i teraz tutaj się nic nie dzieje, można swobodnie jeść, dlatego że ta serwetka amortyzuje nam tutaj poślizg tego talerza, jak również nie ma tego przykrego dźwięku naczynia o naczynie. Tutaj można położyć już, jeżeli chodzi o miseczkę, no to możemy położyć już dlatego na talerzu, dlatego że po zjedzeniu prawdopodobnie zupy od razu odnosimy miseczkę razem z tym talerzem i mamy już tutaj talerz gotowy na pokrycie następnego dania. Tutaj słuchajcie, ponieważ polska tradycja jest taka, że my lubimy suto zastawione stoły świąteczne, więc musimy mieć miejsca na posiłek i trudno jest nam zrobić wielką dekorację świąteczną na środku stołu, no chyba że jest to duży stół. Ja tutaj Wam pokazuję stół, który nie jest dużym stołem i tylko na 4 osoby, no można na 6, ale w tej chwili ja nakrywam na 4. I dlatego ja bym zaproponowała Wam, żeby taką dekorację stworzyć gdzieś z boku. Tutaj mamy, tak jak Wam pokazywałam, zazwyczaj albo sąsiadki, albo przyjaciółki. Ktoś Wam przynosi takie piękne jajka, które są tak cudowne i bardzo jest miło, że ktoś zawsze o nas pamięta, że robi specjalnie dla nas takie ozdoby, jajko takie ozdobne, więc warto je wyeksponować. Tym bardziej warto właśnie na takim stole wielkanocnym. To są takie z bibułek robione jajka, bardzo ładne. Ja je dostałam wszystkie, także bardzo, bardzo lubię i lubię je właśnie eksponować, bo to jest miłe, no i ładne. I ja robię taką dekorację tutaj z boku, żeby ona mi nie przeszkadzała. No oczywiście, ja sobie tu przygotowałam trochę elementów i na tym stole dzisiaj będzie się działo, bo będzie i dużo półmisków, dużo ozdób. Oczywiście, słuchajcie, ja będę stawiała puste półmiski, bo nie mam w tej chwili jedzenia wielkanocnego. Natomiast tylko Wam wskażę, że właśnie w to miejsce możemy kłaść jedzenie, półmiski, czy jakieś inne potrawy. Ponieważ tutaj na środku jednak zdecyduję się postawić te świeczniki, które również znacie, i dlatego ja wam chciałabym zwrócić uwagę na to, żebyśmy właśnie te same przedmioty zupełnie inaczej wykorzystywali i wtedy nie musimy mieć do każdej aranżacji jakichś nowych rzeczy. No, jest miło mieć, ale nie ma takiej potrzeby. Ja mam tutaj świeczki, które zresztą są z tamtego roku. One są bardzo ładne, one są takie pastelowe. Jeszcze tu mam jedną, pokażę Wam. To są takie fajne pastelowe świeczki, które właśnie fantastycznie tutaj współgrają, jeżeli chodzi o właśnie te kolory jasne, pastelowe, takie typowo wiosenne. I te świeczki mogę absolutnie kłaść bez serwetek. Widzicie, bo one nie potrzebują takich serwetek, o, dlatego że one mają ładny kolor. Ale jeżeli mamy ochotę, to możemy coś takiego zrobić. Nawet te większe serwetki, właśnie, żeby tutaj załóżmy, wystawały sobie. O, i może tak jedną zostawmy.
Mam tutaj też takie fajne naczynie, które służy i jako wazon, i do wielu tutaj i orzeszki, i wiele rzeczy tutaj można trzymać. I może zrobię tak, albo tak. Zobacz, no tak chyba, co? Może niech tak będzie, czy różową damy tu? Nie, to by były takie, dobrze. Ja naprawdę, słuchajcie, to robię przy Was. Ja sobie zawsze rzeczy przygotowuję, później to oczywiście aranżuję przy Was. I mam do Was prośbę, żebyście po raz kolejny napisali mi w komentarzach, czy Wam się to podoba, czy właśnie w jakiś inny sposób byście to stworzyli. Oczywiście, jak każda kompozycja, jednym się podoba do któregoś etapu, innym nie. Więc słuchajcie, dzisiaj zobaczcie, już mamy w zasadzie taką prostą dekorację, która już przy położeniu półmisków w zasadzie nic by kompletnie nie trzeba było i nic by na tym stole więcej nie trzeba było kłaść. No ale posłuchajcie, w tej chwili postawmy jeszcze tutaj przy każdym talerzu takie małe figurki, których w sklepie jest bardzo dużo. Ja proponuję takie właśnie bardzo fajne, miłe zajączki, które po prostu urzekły mnie tym, że zobaczcie, one się tak przytulają, no po prostu słodkie to jest. Dzisiaj, kiedy jesteśmy tak odizolowani i kiedy nam brakuje tych właśnie uścisków, całusów, to po prostu jest fantastyczna figurka. I ja sobie tutaj postawię przy tych właśnie i może zróbmy tak, że tu, gdzie jest zielony talerz, to damy żółtego kurczaczka, tak, o, a tutaj damy to i tu damy żółtego kurczaczka, a tutaj zajączka. I każdy ma jakąś małą figurkę. Oczywiście dla Miłosza, ponieważ Miłosz lubi kurę, tą różową, i ona tutaj będzie fantastycznie grała, więc zróbmy teraz też tak, że postawmy to troszeczkę dalej. Tą świeczkę może dajmy tu, dajmy tutaj kwiaty, żeby już było tak różowo, i dajmy tą kurę. O! I to możemy tą świeczkę, słuchajcie, dać gdzieś dalej. Ona wcale nie musi być to wszystko tutaj, dlatego że to, co mówiłam, w którymś momencie musimy mieć miejsce na ten posiłek, tak? No i właśnie teraz powiedzmy sobie, postawmy też takie te na jajka, żeby każdy miał sobie jajko, jeżeli będzie miał ochotę na jajko na twardo czy na miękko. I szklaneczki dajmy szklanki. Te szklanki też są takie fajne, właśnie przezroczyste, w żółte groszki, więc tutaj też
Właśnie one tak pasują kolorystycznie, mnie się to bardzo podoba, bo w tym momencie nie zależy mi już na takiej, wiecie, że to ma być takie eleganckie, to ma być takie wesołe. Bardziej bym się skupiła na tym, żeby to było wesołe, kolorowe, takie wiosenne i te kolory pastelowe. Właśnie tym kolorem dzisiaj ten stół nakryjemy. Będziemy robić też i inne stoły, ale dzisiaj niech to będzie ta feria tych różnych pastelowych, wiosennych barw. Tak dzisiaj się nastawiłam. Tutaj mam, słuchajcie, też takie, oczywiście na pewno będziecie, ja tutaj dałam kolorowe jajeczka, ale to są, znacie te pojemniczki, to są na chrzan, pojemnik na ćwikłę, czy tutaj kawałek na masło, więc sobie możemy tutaj poustawiać te takie małe naczynka, które po prostu tak jak mówiłam, one są na tego różne te przystaweczki na te dodatki. Tu mam cukiernicę też, która jest takie motylek, więc motylek ma takie kolorowe kwiatki, więc cukiernica też jak najbardziej niech sobie stoi na stole. No i mamy tutaj też to jajko, może też stać, ale nie wiem, czy musi. Ale może niech stoi. Zobaczymy. Zawsze słuchajcie, możemy w pierwszym wersji, kiedy jeszcze nie mamy tego jedzenia tak na stole, możemy dać więcej dekoracji. Później w miarę ustawiania talerzy zawsze możemy któreś dekoracje po prostu zdjąć ze stołu. Nie bójmy się tego, że po prostu robimy coś dla zabawy, dla radości, a nie, że to ma być takie wycacane. To ma być wycacane, ale w tym pozytywnym znaczeniu, w tym takim radosnym i właśnie takim, żeby to fajnie i rodzina miała radość z tego i my z tego wszystkiego, że to dekorujemy, robimy i nakrywamy ten stół wiosenny. Słuchajcie, zwrócę Wam też uwagę na takie stare miski. To jest dzisiaj jest tak modne to określenie vintage, że więc ciuchy i czy meble, czy coś takiego, więc to są takie autentyczne vintage, które jeszcze i moja mama była i tutaj dostawałam od znajomych takie niechciane stare naczynia i zobaczcie jak one się fantastycznie sprawdzą. Oczywiście one są w tej chwili puste te miski, to co Wam mówiłam, natomiast no później można coś po prostu do nich, może tutaj dam tą miskę, a później możemy coś tu wstawić, tak? O. I tu na tym stole oczywiście będziemy sobie później w miarę to, co mówiłam, ustawiali to jedzenie, więc ja Wam pokazuję puste półmiski. Oczywiście musi nam teraz wystarczyć wyobraźnia, jakby ten stół wyglądał, gdyby był nakryty właśnie jeszcze jedzeniem. Tutaj mam taką bombonierkę, którą też dzisiaj wypełniłam kolorowymi jajkami, natomiast można je wypełnić albo pisankami, kraszankami, czy po prostu nawet te czekoladki, które są w takich kolorowych złotkach i one też bardzo, bardzo fajnie będą tu wyglądały. Też mam takie różyczki, mówię, można to poustawiać na stole, ale jeżeli ktoś tego nie lubi i dla niego jest to zaśmiecanie stołu, to po prostu niech tego nie robi. Ja mówię, cokolwiek robimy, to pamiętajmy, że robimy tak, jak lubi to nasza rodzina, jak my się dobrze w tym czujemy. Nie patrzmy, czy to jest trendy, czy nie. Nieważne nawet, że to jest passé. Po prostu my tak lubimy i róbmy tak, jak my lubimy. My akurat w mojej rodzinie lubimy tego typu, zwłaszcza z okazji świąt, lubimy taki nadmiar i taki blichtr. No, ja to lubię i moje dzieci to samo, więc staram się tak robić. Mam tutaj też takie gniazda, no tu gdzieś oczywiście możemy z boku postawić dzbanek na herbatę. Mam też takie gniazda i wiecie co? Mam tylko jedno akurat, ale ono jest z takich fajnych włosów robione, że zobaczcie, można też postawić jako dekorację i mieć, jakbym miała cztery gniazda takie, to można sobie tutaj postawić. Ponieważ my na śniadanie jemy żurek,
więc u mnie zawsze stoją miski, ale jest to fajny, fajny pomysł też na postawienie takich jajek i każdemu zresztą, słuchajcie, można też właśnie na zajączka jakiś prezencik mały położyć na talerzu. Różne są tradycje w różnych domach, każdy robi to inaczej i cały czas mówię, róbmy tak, jak my to lubimy, bo to jest najważniejsze. Nie co się komu podoba, tylko co się nam podoba i tego się trzymajmy. No dzisiaj, jak widzicie, taka jest moja propozycja. Jeszcze kilka propozycji nakrycia stołu pokażę, ale dzisiejsza pierwsza jest taka bardzo energetyczna. Bardzo Was proszę, napiszcie w komentarzach, czy Wam się podobają takie nakrycia stołu i czy Wy również lubicie tego typu drobiazgi na stole, bo jest to kontrowersyjne i nie każdy to lubi. Ale ja akurat lubię.